Teraz w tym nowym autodaku, no to jest naprawdę bez... Skoczymy tu, bo to jest bardzo mała mapa na 30 osób tylko. Szczerze, ja na niej grałem dopiero dwa razy, albo trzy razy w życiu. Już skaczemy? Dobra. To jest taka troszkę na Modern Warfare, na takie inne jakieś Battle Royale. Tam jest... Ja już trochę grałem na tej mapie, tam jest ten typ, tam gdzie lecimy, to jest ten typ hardcore. Mam w ogóle mało klatek, mam. 60 FPS-ów mam tylko, jak streamuję. 60 jesteś? No, ja... Ale ja zablokowane mam na 60, bo ja używam tego... Autotune. Czyli to mi pokazuje, do benchmarków. To mi pokazuje rzeczy. I mam FPS-y po prostu na 60 ustawione. Ale dlatego, że ja używam jednego kompa. Ty też lecisz na jednym? Na jednym, no. A Rok jeszcze na dwóch leci, z tego co wiem. Więc on ale ja też miałem dwa. Ja z dwóch przeszedłem na jeden i dużo osób przeszło na jeden. Z tego względu, że zmieniły się czasy, sterownik już dobrze z OBS-em działa, Nvidia odciąża mocno ten sterownik, odciąża Nvidiowy, więc nie trzeba mieć dwóch kompów, ale jednak te dwa kompy, no wiesz, to jest tak jak konsole, jak przechwytujesz z konsoli, też masz wrażenie, że wszystko super działa, nie? No bo jednak... No tak, ja powiem ci, że z konsoli akurat lubię bardzo streamować. No wtedy nie musisz się martwić, że o to, czy ludzie będą pisać, że masz kompa znowu wooden PC, nie? Bo zawsze są jakieś zgrzyty, a tym bardziej, że pecetowe gry mają tą optymalizację taką dosyć wątpliwą. Tak, ja normalnie ale to dziwne, powiem ci szczerze, nie wiem czemu tak jest, bo ja mam normalnie 140 klatek w PUBG, a teraz tak dużo mniej jednak, także czuję to, jestem nieprzyzwyczajony na, nie mam... Czyli jak przegramy, to tylko chodziło o FPS-y, nie chodziło o skilla. Jakby nieprzypadkowo o tym mówię, no. Dobrze. Czyli przygotowujesz nas mniej więcej na tłumaczenia. Tak, tak. My w ogóle nie przegramy, no powiedzmy sobie szczerze. Pamiętaj, tutaj co to znaczy przegrać w ogóle? No właśnie. To znaczy nie wygrać, czy co? Że się poddajesz, czy co? Nie mam skopa. O, już jakiś mam. Po pierwsze, cheaty. Jeżeli przegrywasz w PUBG, to znaczy, że spotkałeś cheaterów. Mhm. No to jest jakby oczywiste, nie? No. Ty, ale jakieś mi tak... Coś mi tutaj... Albo mi myszka, może coś zakłóca myszkę. Prawdopodobnie, wiesz, mi się wydaje, że to coś musi być. Zakłóca, tak. Tak, to jest wyższa strona. Oni tu idą do nas chyba, wiesz, nie lubią nas. A po co by mieli iść do nas? Czekaj, strefa w sumie? No my możemy równie dobrze siedzieć tutaj, bo ta mapa się szybko kończy, ale też szybko przychodzą ludzie. Przede wszystkim w hangarach się kończy. No tak, tak. Reklamę miałem, dobra, to po dzisiejszym dniu... Reklamę? Nie. Właśnie widzowie mówią, że reklamy mają dziś wyjątkowo i to widzowie z Polski, bo przeważnie to zagraniczni mówią, że tamten... Nie wierzę. Natomiast i tak pod koniec dnia będzie po 8 godzinach pewnie $4, więc to nie ma większego znaczenia. Ale... ty tam dostałeś też te propozycje? Nie, ty nie jesteś w grupie tych testerów, tej motywacji. Jestem już. Dostałem propozycję. A jaką wziąłeś? Znaczy wziąłeś ją czy nie? Nie. Ja nie, ale ile miałeś? Jakieś żenada. Ale dobra, a ile dostałeś, na ile minut? Ja dostałem na jakieś abstrakcyjne godziny, ileś 80 godzin, żeby zarobić $20. No to ja mam 170 godzin, 170 dolarów za stare 200 godzin w ogóle i to 9 minut na godzinę, nie? Więc reklam. Ja w ogóle od przyszłego miesiąca to wywalam, nie puszczam i jakby... Robię tylko donate gola i jak ktoś chce wesprzeć tutaj streamowanie, to wesprze, bo po prostu to nie ma sensu. A tym bardziej, ja jestem ciekaw, co się wydarzy, kiedy wejdzie już w życie to, o czym się mówi, czyli że już wszystkim zabiorą lepsze podziały i tylko 50 na 50 zostanie i Twitch jakby pokaże już swój, no, totalny monopol wtedy. Bo te zmiany, które są zapowiedziane, ale jeszcze nie są wdrożone, są gigantyczne. A jakie tam zmiany są? Musiałbym teraz zacytować najważniej. Dobra, poczekaj, to potem ci powiem, bo tutaj coś się dzieje. Pod nami ktoś jest, uważaj. Chodź. Leży. Zrobiłem piękną serię w ten. W
Jaka dobra ta gra, jaka dobra ta broń jest na blisko. Jaka ta? A Ace? Czy jak ona się nazywa? No idzie ktoś. Teraz słyszałem trochę na 200 bardziej. Kurde, nie mam ten. Wchodzą? Tutaj na 115. Jeden, dobra, zginął. To był bot. Leży. Dobra, oni mieli podkreślony. Okej, to były dwa boty chyba. Jeszcze coś biegnie znowu. To też był bot? Nie mów tak. No nie, no masz niki podkreślone. Jeżeli jest podkreślenie, to jest bot. No to cisza, bo zabiliśmy dwa. A kurde, to był profesjonalny gracz chyba. Tak, to był pros, ja go kojarzę z turniejów. Tak. Tylko on pod innymi nikami gra, bo wiesz, bo tam jest przypał, nie? Jak się prawdziwy goście rozpoznają na rankedzie. Tak. Chciał grać z tym. Po prostu z normalsami, no i jakby zderzył się. Wiesz, jakby ci gracze pro, oni są też nauczeni, jak grać z innymi graczami pro i oni takich nie bardzo rozumieją, takie niestandardowe zachowania. Ej, mam drona, jak coś. Ale to będziesz go używał? No, wziąłem zamiast drugiej broni. Ej, ja nie mam w ogóle scope'a na żadnego, mam dwójkę tylko. No ja mam jedynkę, ci mogę dać, ale to nie wiem, czy to zmieni. I piątek muszę znaleźć trochę. No, po tej strefie, poczekaj, po tej strefie pójdziemy trochę do przodu i wtedy zrobimy ja tak. Ja w jakimś budynku, ja odpalę drona i będę obserwował i będę informował cię. Ja ci powiem tak. To jest trochę za mała strefa chyba, nie? Nie, no będzie dobrze, poczekaj chwilę. Mówisz? Mhm. Czekaj, nie idź tam tak sam! Siedź w krzaku, nie. Jak rok. Ja to robię, wiesz, ja to w PUBG jestem od tych akcji Rambo, że pierwszy ginę. Mm-hmm. Musi ktoś triggerować. Dobra. Chodź, zamknij tu, właśnie zamknij. Zamknąłem ze drzwi przed sobą. Ja właśnie widziałem. Piąteczki szukam. Uwaga, patrzymy, co się stanie. Mało. Dobra, wejdźmy do tej strefy. Chodź. Wejdźmy. O, piąteczki. Ale tu są, o kurde, tu są jakieś baniaki. Jest. To jest rozlewnia paliw. Ja do rozlewni to ja nie chcę, wiesz. Dobra, ale to... A w ogóle czy ja ci mówiłem, że jak jest ciemno trochę, to ja nie widzę? Ale masz zaćmę, czy co? Nie, takie mam ten. Takie co masz? Nie, to jest związane z... Boże, jak to się nazywa? Z daltonizmem. A, to nie mam żadnego pojęcia. Taką formę małą daltonizmu. Aha. I to się objawia, jak jest ciemno. To się nazywa widzenie barw podstawowych i niestety jest to na tych barwach takich brąz, zieleń, że nie widzę pewnych odcieni. Jak jest ciemniej, to nie jest jeszcze kurza ślepota, bo coś takiego jest, istnieje, nie? Mhm. Ale jest to takie, że rzeczywiście na przykład na tej mapie zielonej całej. Oj, to nie ogarniam tam zupełnie. No to w dzień będziemy grać. Jakbyś widział scope'a jakiegoś, to weź krzycz. Dobra. Dobrze. Dobra, tu możemy wejść i kampić. Tu się możemy zamknąć, stary. Nie kampimy, idziemy ich zabić ich wszystkich. Czekaj, ja drona odpalam, tylko czy ja jestem w stanie... Musisz mnie obstawiać. Uwaga. Co ci jeszcze mam zrobić? Widzisz tego drona? Widzę, zaraz go zestrzelę. Nie. Czekaj, muszę się nauczyć, jak się lata. C. Dobra. Ktoś otworzył za tobą drzwi, uważaj. No nie, daj taki głupot. Dobra. To by było doskonałe. Dobra, wylatuje. Helikopter jakiś lata, jakiś samochód jeździ. Dobra, więc tak. My jesteśmy w hangarze. Ja ci już będę mówił, co tu wszystko się dzieje. Blisko centrum też. A, tu w ogóle jeździ taki wóz z karabinem zamontowanym. On chyba strzela też. Tak, on to jest bot, strzela do ludzi. Ale dobra, ale nie, do drona nie strzela, jakby co. Lecę do hangaru, gdzie są dymy. Bo tu się strzelają. Tu leży węgiel.
O, to można by było, bo węgiel drogi ty teraz jest. Doświadczenie. Tak, ale ten węgiel jest... Oj, strzelają, dobra, czekaj, tutaj strzelają. Ale do ciebie? Nie, spokojnie. Ja obserwuję. Na razie nie widzę nikogo jeszcze z graczy. A jestem już... A my jesteśmy prawie że w strefie, ale my możemy w tym budynku wejść w strefę chyba, tak? Możemy, ja bym tak został. Dobra, więc zdecydowanie oni są w tych takich trzech bardzo długich hangarach. Aha, tak. Oni są tutaj. Mr. Beans, dziękuję za ten, za suba. Teraz zauważyłem. Jest tu jakieś paliwo? Czekaj. Nie, ekwipunek. Właśnie, bo jeszcze też nie da się chyba C4 tym dronem, bo też były takie gadania, że odnieść? Będzie szło. Nie da się w ogóle mu zamontować i lecieć, wiesz, żeby nie to wybuchło. Nie, odpalonych rzeczy nie da się zamontować. Wracasz tym dronem? Wracasz. Słuchajcie, bo zostało 5 typów. No zostało. Dobra. Ja się boję, że tu u nas ktoś jest. Nie, to ja przelecę dronem. Czekaj, sprawdzę. Dobra, już zszedł nikogo nie ma. I proszę cię jeszcze następny raz. Nie mów takich rzeczy, że gramy z botami. Dobrze, przepraszam, to najmocniej. Jak się przerywa lot? Dobra, wiem już jak. Coś tu F nacisnąłem. Nie, to był żart, przecież to wiadomo. To wiadomo, tak, wiadomo. Tak jak ten live, to jest wszystko sceniczne i ten... No, tak, mam... tak. Wiadomo ci youtuberzy, to tak mają. Paskudni. Jak tam majówkę gdzieś się wybierasz? No ja dalej, wiesz, ja kończę zdrowieć, bo ja tydzień w domu przesiedziałem, chory, takie grypsko, jakiś wirus mnie wziął. Ojej. I teraz dopiero zaczynam się lepiej czuć, bo tak to bardzo źle się czułem, ale prawdopodobnie wyzdrowieję, ale się nie ma planu takiego konkretnego, że gdzieś tam jedziemy za miasto, ale może coś spontanicznego. No na pewno bym, no, wypadałoby jakiegoś grilla, kurde, zrobić kiełbaskę, no, nie? Tak. Czekaj, idą. Ciu, uważaj. Daj. Jest? Słuchaj, było. Nie ruszaj się. Na górę wchodzi silosa. Otwieramy i strzelamy, chodź. Tutaj. Dawaj. Przed nami ktoś jest, przed nami. Czyli tutaj. Wszedł do tego, do tego pomieszczenia, tak? Nie, słychać było, że chodzą po piasku. Nie było słychać, że są w budynku. No musimy do strefy. A są, nie? na wprost 150. Gościu właśnie wchodzi do... O, dwóch jest tam. Czyli do tych bardzo długich hangarów. Poczekaj, jeszcze teraz sprawdzę. Słuchaj, dobra, biegniemy. Rushing, tutaj. W prawo się schowaj. I włazimy, dawaj. Dobra. A są, biegają na górze, po... Na górze. Tak. Ja bym ich olał. Ja bym tutaj sobie poczekał, o. Zostajmy tu. Tutaj jest trójka celownik, jak potrzeba. O, tutaj! O Jezus Maria! To był żart, żeby tylko widzowie, wiesz... Aha. Ciu, słuchajcie, słyszą nas. Mogę drona odpalić zawsze. Ty, są, to dobra. Ty? Nie. Czy oni górą... Nie, nie mogą do nas dojść w ogóle. No i jest dwóch na dwóch. No to mamy... To mamy przerąbane. Obserwuję tutaj. A ty obserwuj drzwi, obserwuję wrota. A nie, ty jesteś dronem. Dronem. Ty... Jest, wychodzi przez swoje, ale nie, jest w dużych drzwiach własnego hangaru. Oni są hangar obok nas. Dobra. Wzdłuż tej ściany. Tutaj, dobra, gdzie patrzę. Nie może do nas wejść. O, w nogi mi strzela, dobra. Nie? Jednak, to jest no możliwe. Tutaj, uważaj, nóż. A co ty? Jezu. Ajajaj, przeładowanie miałem, wiesz? No ale dobra, drugie miejsce, spoko. Jezu. Czyli zabiliśmy tylu profesjonalnych graczy. Shroud tam był, Dr. Disrespect. Tam, stary, kto tam, kogo tam nie było? Widziałeś to? Mi się wydawało, że jeden to jest lewe konto Izaka, ale... Nie, no na Egipcie to nie gramy, ale to jest generalnie europejskie. ale wiesz, jakby nie mów, wiesz, nie mów. Było. Się tam nie przejmujcie, nie. Jest, wszystko było dobrze. Dobrze, tu zdobyliśmy super ranket. Okej, okay, możemy grać nexta. Zapisujemy. Tak, ja bym zagrał na jakąś, jak czy co, litrowy. Lecimy, nexta, tak? Dobrze.
Dobra, to no. Tylko zaznaczymy. Gdzie chcesz? Zaznacz. Słuchaj, ja lubię takie miejsca jak tu. Na przykład. Albo o, to. Czyli na rozstaju dróg. No dobra. To ja lecę. Dobrze. Co? Już lecisz? No. Przecież to nie dolecisz. Jak nie dolecę? Co ty to? Ta mapa jest taka malutka, chłopie. No, no malutka. To prawda, to prawda. Ty, a co tam u Janka w ogóle? Jak ten klub mu się ten rozkręca? Rozmawiałem z nim po, na razie nie wiem ile to łącznie, 2 miesiące albo już trzeci będzie szedł. Mówi tak, jakby było tak jak teraz jest, to jest spoko, wychodzi na plus i zarabia na tym. Gdyby było tak jak teraz, nie? Ale to zawsze jest... A może być... tak, tylko że pamiętaj, że jest taki sezon, że jeszcze do knajp fajnie iść. Jak się zacznie ciepło, to będzie różnie, bo ludzie wtedy lubią w plenerze albo gdzieś... On nie ma tam ogródka żadnego, rozumiem. On niestety nie ma w takim miejscu, że bezpośrednio jest to oczywiste, że będzie ogródek, ale jakby od sąsiadującego zakładu... Chcę taki kawałek takiego trawnika jakby nająć. Utylizacji śmieci. Nie, jest obok młyn. Po prostu młyn, co robi mąkę. Nice. I oni mają budynek obok. I po prostu jest przy chodniku taki pas zieleni. Szeroki na, nie wiem, na 1,5 metra. I chodzi o to, że tego pasu jest kilka metrów i tam by kilka się stoliczków zmieściło za tym, nie? Okej, okay, tam gdzie... Co tu się wydarzyło? Tam gdzie zaznaczyłem dwójkę... No ja jestem troszkę dalej od ciebie, ale już podbiegam. Okej. Okay. Tam goście są. No, także na pewno jak będzie ciepło, to musi być, bo ludzie no wręcz... No nie będą chcieli siedzieć w środku. Ty lagi jakiś, ty naprawdę wybrałeś ten, gdzie ten serwer jest? W Toruniu? Może być. Chociaż w Toruniu czemu akurat by tam było źle? Nie wiem, tak powiedziałem, tylko bez sensu. Czyli jednak daleko. Jest jednak ten rasizm regionalny u ciebie. No oczywiście, że tak. Wiesz, ty jesteś z Wrocławia od urodzenia, tak? Nie, no co ty. To skąd? Ze wsi jakiejś? Jestem z Bogumiłka. Ja co to jest Bogumiłek? To jest w województwie śląskim. No dobra, ale czy ze Śląska? No nie, no nie ze Śląska. No właśnie. 50 km od Częstochowy. No, no to tak jak Częstochowa jest na Śląsku, no to jest, ale... No jest w województwie śląskim, nie? Tak, ale tak. To jakby nic nie znaczy. Nie no, to znaczy, że MKR może się Ślązakiem nazywać, no. Teoretycznie. No tak, Częstochowy, nie? Ujka, kurde. A ja ich nie widzę. Nie mam plecaka, no wiesz co, lądowali, mogli pójść tam dalej, nie? No ale na pewno byli. Bierzmy samochód i jedźmy stąd. Bo ja nie mam nawet... Prawo jazdy jest? No nie ma. Wskakuj. Barber wleciał, fresh. Dobra. No ale to jest gra, nie? Wyobraź sobie kiedyś, normalnie, chodzisz, strzelasz, potem jedziesz samochodem, no po prostu... No nie uwierzyłby mi dziadek, no. Dziadek by powiedział, chłopie, co ty gadasz? A w ogóle moja babcia, jak jeszcze żyła, to tak, ja byłem, no, takim dzieckiem, że to ledwo pamiętam, ale pamiętam, to jeszcze mi mówiła, zobaczysz, synek, zamiast tramwajem będziecie se latać rakietą jak na kosmos. Tak mi powiedziała. I co? I nie sprawdziło się. Jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas. Pytanie, czy ktoś tutaj jest? W tym owym pięknym przybytku. Och, szósteczka, pięknie. No, więc takie rzeczy. Granie w gry, zamiast chodzenia do pracy. Kto to widział, no? Ciekawe, co by babcia wtedy powiedział. Powiedział jej, babciu, ja zamiast chodzić na kopalnię,
to gram w gry. A ty jeszcze robisz te rzeczy poza te twoje takie tu? Ten, czy... Wiesz co, robię trochę rzeczy. No teraz przez pandemię no to siedziałem tylko i montowałem. Aha. Jakby nową rzecz. A wcześniej jeszcze robiłem takie rzeczy komercyjne wideo, nie? Mhm. No to one przez pandemię wszystkie praktycznie upadły, nie? Ale że ty, nie, ty byłeś montażystą filmów porno, no to jak to mogło upaść? Normalnie, no bo się robi master shotem, czy takim długim ujęciem i się już nie montuje. Taki naturalizm jest, że nieważne czy wyjdzie 5 minut, bo akurat tak wyszło 5 minut i się nie udaje, nie rozciąga się do półgodzinnego filmu, dobra. Tak, nikt się nie obraża o to, że za krótko trwało. A nawet ludzie by może polubili, bo by zobaczyli, ej, to ze mną nie jest tak źle, zobaczcie, nie? No tak, tak. Nie jest to takie koloryzowane. A po drugie chodzi o to, no w pandemii jednak duże było zapotrzebowanie na nowe materiały, na nowe filmy, więc... Po prostu trzeba było dużo tego robić, nie? No to po co montować i tracić to czas? To jest wasz ulubiony temat, wy już czekacie na podcastach, kiedy wyjdzie podsumowanie znowu, albo jakiś temat z PH-em. No, to tak. To jest ulubiony. No, to wiesz, to też inna sprawa, my się na tym po prostu bardzo dobrze znamy. My się znamy, znaczy, bo to jest to wieloletnie i to jest właśnie to, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i gada o czym nie ma pojęcia. To tak, jest jednak tematyka hobbystyczna. To, i... to dotyczy naszych innych podcastów. Te podcasty o Pornhubie, no to jest, to się już zamieniamy w ekspercki podcast, nie? Tak. Hej, nie, no, masz lagi jakieś? Ja miałem wrażenie, trójka leży, ja miałem wrażenie, że ciebie czasem słychać, jakbyś ty to miał lagi, a nie, właśnie dlatego mnie dziwi to, że ty masz lagi. Ja mam na Discordzie lekko coś tam zadrżało. Zadrżało mi serce po prostu. Ja nie mam snajperki żadnej. I w ogóle czemu tutaj się nic nie dzieje w tej grze? Nic się nie dzieje, no mówię ci, że bo wszyscy się taki boją. Myślisz, że zobaczyli z daleka nasz movement prosów i oglądają live'y. Od tych się trzymamy z daleka. Od tych się trzymamy z daleka, bo to jest śmierć. Nie ma bez sensu w ogóle podchodzić, to statystyki stracisz. Tak. Dobra, mam jakiegoś kara. Niech będzie kara. Wszystko tutaj wywalamy. Ty. Są jakieś strzały, ale daleko. Dobra, no to jak strefa się ruszy, to idziemy do przodu. Co jest grane? Ale widzisz, gdzie ten Borys? Gdzie? Teraz już Borys to tak. Komercja. Trzeba siedzieć, nagrywać, streamować, bo pieniądze, bo to rodzina. A kiedyś jeszcze jakbym cię zapytał, patrz, teraz bo chciałem zadać pytanie, ale ja sobie je wybiłem z głowy, bo wiem jaka będzie odpowiedź, że nie. O, ktoś strzelił do mnie, jest bardzo daleka. To chciałem sprawdzić, czy jedziesz na Pyrkon, tak? Bo są cosplaye, bo ponagrywać. Jak mi nie zapłacą, to nie ja. A, no właśnie. To jest właśnie to. A ja na przykład mi nikt nie zapłaci, ale pojadę. Bo nagram relacje, to, tak? Znaczy ja powiem się. Ci tak, że ja bym sobie nawet na Pyrkon pojechał, ale ja nie ba... Do ciebie strzelałem, czy do kogo? Nie. Do ciebie to teraz było chyba. A dobra, a już wiem skąd. Dobra, z górki, z wysoka, tam NW. Ja sam się nie wychylam. Można wyjść... Coś zabić od razu. To walimy na łeb. Znaczy to tak, możemy dostać, bo teoretycznie są daleko, więc... Ale dostał w mordę. Ua. Ja pójdę trochę dalej. Kiedy Pyrkon jest? W czerwcu. 13 chyba. Nie. Rzuciłem luźno datą, bo to gdzieś w połowie czerwca chyba. Tam masz znacznik, typ był. Co ty... Aha, okej, widział. Dostał tak, że się schował. Czyli trochę mu przykro było. Dobra, leci w prawo. Dobra, wyjdę na pozycję strzelecką jakąś. Fuck. O, skubany. Dwa razy dostał ode mnie. Dobić trzeba go.
Ach, kurde, mocno dostało. Ale to musi być z kolegą gdzieś, nie? No musi być, no w teamie, kurde. O! Jest, leży. Gdzieś ty tam? Tutaj dokładnie. Powalił go tam? Ja go powaliłem, tak. Dość, to może rushujemy do niej, dawaj. To rush, no bo o, z lewej daleko. Z lewej daleko. Dobra, widzę go, 320. Ach, kurde, jak... No widzisz właśnie, nie widziałem go. Ci pomogę zaraz. Mhm. Co to się dzieje? On puszcza dymy? Ja, bo to jest pistolet na granaty dymne. O. Tylko nie wybuch. Lecz się. Jest, schodzi. Schodzi blisko. Dobra. Dobra, czekaj. Mocno dostał? Jest szefem od 19 miesięcy. Jest już skrzyd na dobicie. Jest ładnie, leży. Pięknie. O, bomba jakaś. O, kurwa! Doskonałe to było. Kurwa, ale zadowoleni, stary. Dzięki Wiśnie za suba, pozdrawiam. Jezu. Tikło. Wiecie, Borys pomyślał, że jak coś pika, no to zegarek jakiś czy coś. Kondzio, tam. Dzięki za ten. Kondzio TV, ale Kondzio TV to jest ten sam Kondzio? Czy nie? Kondzio. Ten słynny Kondzio? Ten Kondzio? Ten Kondzio player, stary youtuber, streamer. No właśnie, zaraz musimy tu zobaczyć. Kondzio, powiedz, czy ty to ty. Nie, to nie ten Kondzio. Nie. Jak nie? Jak ma Kondzio na tym? Nie wiem, no Kondzio, on zawsze się przebiera, nie? Jak gra w jakąś serię. Nie, to inny Kondzio. Ale, o tym mówię, tak? Że on się tam przebiera za pirata i gra w pirackie gry. Właśnie to jest to takie specyficzne, że zapamiętałem, że nagrywa takie game let's play'e. Tak. To prawda. To wszystko prawda jest. To wszystko prawda. Niekłamane. Nic. No ale Janek to ma jakby takie dywersyfikacje zarobków, nie? Bo on tam jeszcze jest potentatem mieszkaniowym, nie? On chyba pół Gliwic wykupi niedługo. No, tak mi się wydaje. Znaczy... ale wiesz, to dobrze, no, nie? To jakby super ogarnia. On realizuje swój powoli plan, który kiedyś mi powiedział, jak jechaliśmy kiedyś na Pyrkon jakieś 6 lat temu, to mówi, ja to bym najlepiej tak zrobił, żebym nie musiał pracować. No, czyli no został streamerem, proste, nie? Nie, no i powoli jedziesz... robi ten plan, no. A ty, słuchaj, a ten Pyrkon, ty jedziesz na ten Pyrkon? Znaczy ja zgłosiłem nawet prosówkę tam, żeby wejść, bo... no bo te wejściówki też na kilka dni to też jest tam 100 czy 200 zł, na wszystkie dni, wiesz, jakieś bajery. No ja tam spać nie będę, nie? Ale, znaczy w sensie na miejscu, na hali. Ale... bo ja mam właśnie jak zawsze jeżdżę na PGA czy na Pyrkon, bo kilka razy byłem na Pyrkonie. Pyrkon jest spokojniejszy, jest fajniejszy niż PGA, bo PGA jest taki, że już jakby ja przynajmniej to już, no już dużo więcej spotkam i młodych dzieciaków i z widzów z Twitcha, nie? To spotkam dużo. O, czekaj, lecimy. Dobra, to chodź od razu tu na prawo skacz, chodź. Natomiast na Pyrkonie jest taka luźniejsza atmosfera, że tam jest średnia wieku dużo wyższa i też no ludzie aż tak nie szaleją, nie? W sensie każdy ma swoją zajawkę, ale to tak jakby troszeczkę wolniej płynie czas tam. Okej. A ty tam gdzieś macie jakieś spanko w tym Poznaniu? Bo tam zawsze jest strasznie duży problem ze spaniem. No to właśnie trzeba, bardzo to są duży. Ostatni moment, żeby wziąć. Natomiast tam my mamy, właśnie muszę się spytać Mikołaja, bo tam jest taki od razu, jak się nazywa ta ulica? Ale od razu to jest ulica przy tym. Takie domki są, jest osiedle domków jednorodzinnych i tam praktycznie co trzeci domek wynajmuje jakieś pokoje. I to nie jest jak w jakimś hotelu, że 200 zł za noc, tylko dosłownie, nie wiem, 50-60 zł od osoby, wiesz, to jeszcze da się spokojnie tam pojechać, nie? To spoczko, nie?
Gdzieś tu był ten generał. Nie chcę go wypuszczać, wiesz? Czy jak oni się tam... Commander? Commander. No ale kojarzysz, o czym mówię? Mhm. Dobra, och. To jest awaryjny spadochron, Nie używałem jeszcze awaryjnego spadochronu. Tu jest dronisko. Biega ktoś po dworze, to ty? To ja. Dobra. Panie rozpęd, proszę się nie ten... Proszę mi nie mówić, co robię źle. Jakiś tutaj glitcha miałem, bo przed chwilą. Jak mija dzień? To jest dobre pytanie. A jakoś tak powoli na tym Twitchu. Co tam dzisiaj? Już żeś obgadał ogólnie pół internetu, a potem że grasz sobie, tak? Zawsze? Trochę tak. A czasami nie grasz, tylko obgadujesz. Tak, w ogóle rzadko gram na streamie. Jakoś tak mi się nie chce trochę, wiesz? Ej, a ja właśnie... ostatnio, wiesz co zauważyłem? Taką zależność. No. Nie wiem, czy ty to zauważyłeś, bo w Polsce jest takie... W ogóle bardzo lubię to słowo komentery, nie? Aha. W sumie jesteście też komentery z Rokiem, tak? Jak ten podcast robicie. Jesteśmy, tak, tak. To czy zauważyliście to, albo tak, żeście poruszali temat, że osoby, które bardzo często lubią sami innych, którzy są w tak zwanym komentery, czyli na przykład sami oglądają to, czy to na transmisjach, czy coś, innych komentery, niezależnie czy to jest Wardęga, Rewo, czy wy, czy jeszcze ktoś inny, czy Gimper, to jak się o nich to jak się o nich powie, że coś tam nie tam, czyli zrobi się komentary na ich temat, aha, no to już jest źle. No nie, no tak, no to, ale to, czy to nie jest związane szerzej po prostu z ego youtubera, tak zwanym? Nie ma nic większego na świecie od ego youtubera, no. W tym sensie, że... że jakby, jak jesteś na fali, masz popularność, wiesz, jakby... dzieją się rzeczy, no to może nawet nie to, że odbija, ale bardzo rośnie ci samoocena, rośnie ci ego i po prostu jakby to powiedzieć. Nie chcesz, żeby cię ktoś krytykował, tak? Tak, znaczy uważasz, że to jest atak, nie? Że to nie jest rzecz, nad którą powinieneś się zastanowić i stwierdzić, dobra, może źle zrobiłem, tylko od razu bierzesz to bardzo personalnie, nie? O tym mówię bardziej. Mhm. No i to youtuberzy, wydaje mi się, że wszyscy mają, znaczy ja też, nie, jakby jako, że każdy youtuber ma duże ego, nie? To jest podstawa, nie chcę tutaj wychodzić, że ja tutaj jestem ponad to, tylko trzeba to kontrolować, nie? No każdy, kto jest w internecie, każdy, ty też, ma duże ego, bo nigdy by nie, nikt, kto ma niskie ego... Nie gniazdko YouTube... duże mam też. Ej, co masz dużego jeszcze? Gniazdko mi rośnie na głownie. A, no właśnie. Że każdy, kto jest w internecie, nagle w pewnym momencie życia stwierdził, ej, ja jestem ciekawym tematem do oglądania przez ludzi, nie? Ludzie powinni mnie oglądać, no to idę w tym kierunku. Dobra, mamy strefkę taką dosyć średnią. Znaczy blisko, ale się zmienia. Każdy na YouTubie ma duże? No coś ma dużego. Jeden ma dużego, jeden ma ego duże, wiesz, to właśnie... Każdy coś chce mieć dużego i w zależności od tego, co ci bardziej sprawia przyjemność. Na przykład ci bardziej sprawi to przyjemność... Urosło, a właśnie, bo jednemu kwitek na wypłacie. A innemu ego. Albo za kola. To prawda. Oj kurde, powiem ci, że ostatnio to mam takie za kola. Okay. Za kola idą, a ja za kola są jest... kolarzem, tak, ogólnie to ja bym najchętniej zamiast jakiegokolwiek, bo ja mam, były dwie opcje, albo zaczniesz siwieć, albo będziesz łysieć, nie? To ja zawsze sobie dinara. Życzyłem, ja bym chciał, żeby ten, tylko u mnie w rodzinie nigdy nie było siwienia, tylko łysienie, więc jakby ja też już wiem, że tu będzie łysienie raczej wchodziło w grę. No u mnie jest taki problem, że mój dziadek łysiał jeden, a drugi siwiał. Wow.
Ja mam teraz, to które te geny masz? Ja mam oba. Czyli siewe włosy będą wypadać, stary. Mam za kola, nie? I to już jestem takim zakolakiem dosyć srogim. No może nie takim jak Ksajo, nie? Ale srogim. Mhm. I no i siwieje, nie? Ale mam to świetne rozwiązanie, opatentowane dawno temu, czapka. O, i czapkę można w domu mieć, no bo tam ludzie, wiesz, jeszcze jakieś naleciałości stare mówią, że a co ty, w czapce w domu, a tego. I tam. To nie te czasy, stary, to... Właśnie. Do obiadu w czapce, chłopie. Kiedyś dawni zakolarze, tak możemy nazwać zakolarze, ci prehistoryczni, to mieli problemy, nie? No bo w czapce nie można było w domu wchodzić czy coś. A my współcześni zakolarze, no to jesteśmy ogarnięci trochę. Łatwiejsze życie. Wiesz co, nie? Ja mam o tyle zajebiście, że ja jestem wysoki, ty też. I jak nawet byśmy wysieli, to tego nam nie widzi ktoś, nie? Ale najgorzej mają... Tak, zakolak łysiejący i jeszcze 1,60 m. No. Oj tak. Czy ty widziałeś tu jakiegoś wroga? Czy my walczymy nie. w ogóle? Mi się wydaje, że te strzały to są puszczane po prostu z głośników tam. Tak, że to jest symulacja. Poczekajmy na tą strefę. Dobrze. Ja tutaj się schowam. Nie ma krzaków, nie wiem co ze sobą zrobić. Wogi, dzięki za suba. No, więc ja miałem tak, w ogóle mój ojciec, to miał, jak był, miał 30 lat, to chyba już był siwy cały. Aha. To już taki poziom. To szybko więc... dosyć, mocno. Tak. Szybko poszło, że tak powiem. Więc musimy sobie zrobić w ogóle... A ty masz już 4 dychy? Nie, jeszcze. A, to już niebawem. No, 39 jest w ogóle. Ale to na 4 dychy to jakaś chyba się robi, jakaś fajna impreza musi być, bo to już tak, wiesz, 4 dychy. Tak, no. Już wszystkich zaprosiłem. Nie, bo wiesz, bo generalnie taką super giga imprezę to się na 50, ale wiesz, to nie wiadomo, czy człowiek dożyje, to sobie lepiej na 40 zrobić, nie? To prawda. Znaczy nie, no, życzę ci jakbyś najdłużej żył, ale wiesz, jak to jest, no, niestety trakcie. Tak to... Właśnie o tym myślałem, że bo ja nigdy nie robię imprez urodzinowych, nigdy. Czekaj, coś słyszałem. No, ewidentnie ja też coś słyszę, jak strzelają. Ale nie, tak 210. Jedzie coś. Nie, to helikopter? Samochód? Samochód? Samochód, ten z wieżyczki. Ten, co strzela. A, dobra. A, to do mnie tak coś tam perk zrobił. A. Ja jestem między zbiornikami z paliwem, to możesz podejść tutaj, bo to jest w takim miejscu akurat. Między zbiornikami. Wiesz, na kogo się mówi zbiornik? No chyba nie pogard... Nie, nawet nie... tego napić. Nie, ale to chyba... Dobra, to już chyba wiem o kogo. Dobra. Był nawet taki serwis rankowy. Ale to ja właśnie nie wiedziałem skąd... No to nie jest... Nie wiem, czy on był randkowy, bo on nadal istnieje, ale on jest polskim takim ubogim PHB-em, no. Takim... Nie, no to taki, on się rozszerzył, on był jako taki tak zwany... A, to był taki erosomański quick, trochę taki... Quick dating, tak to można ładnie nazwać. Słuchaj, musimy iść na S. O, jest! Dobra, jeden, to jest bot. Znaczy to profesjonalny gracz jest. Ja teraz... tu jakiś granat słuchałem. O, dobra, chodź za mną. O kurwa. Na górę, chodź na górę. Na górze go nie ma. On... Ja się tu położę, stary, ale musi być tu gdzieś na dole, stary. Pod nami. Drugi bot? Mhm. Wiesz, bo my teraz jesteśmy bardzo podatni na... Nie no, musi być gdzieś ten atak drugi. Wroga, wiesz o tym. A nie, bo jak tu się położysz, to jesteś bardzo mało podatny przy nie, samej krawędzi. Nie, bo ludzie widzą nas z okien dalej. Jakie okna? Gdzie? No, na przykład na SW. Ja je widzę, to oni też je widzą. A, no to tak to działa. Jak to zasłoń oczy. O, już nie widzę. O, super, rozwiązany problem. Nie, no ten bot musi być za tym zbiornikiem, stary. Nic nie musi być, boty są głupie w tej grze.
Nie ma tu żadnego, bo a ty widziałeś go strzelał do ciebie? No granat był, nie? No ale to może ty tak rzuciłeś go w ferworze walki, w takiej agonii. Aż takich ferw... O, jedzie ten samochód. Dobra, czekaj, trzeba się położyć. O, kto strzelał? Z 210? Nie, nie, nie wiem. Ale trzeba uciekać na pewno. Do nas strzelał ktoś z 210. Strefa, 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 strefa. Fuck, dobra. Helikopter. Nie wiem, co robi helikopter. Po prostu tak go nagrywa chyba. Robi transmisję live. IRL. A on świetla. O, fuck. To on... O, jest tutaj, za murkiem! Yeah. Dobra, zabiłem. Mówiłem, że ktoś tutaj strzelał, to nie. No i tu na pewno ktoś będzie tutaj stary. Kości, na W, tam dałem znacznik. Biegli, tak mi się wydawało przynajmniej. To chodź tu na lewą obiegali stronę. Obiegali ten chodź budynek. Tu. Chodź do tego budynku. Uciekać od niego, a nie kill. Dobra. Déjà vu mam, stary. Ten sam budynek. Podobny. Jedziesz, nie, no otwiera, ten sam ja dokładnie. Otwieraj, ja strzelam. Nie ma nikogo. Wchodzaj. Nie ma. To są, na pewno pochowani są. No i... Ja mam ten granat, ten decoy. No to właśnie, to są te decoye, które były słyszane. To nie byli gracze. A, to nie był strzał, to nie był gracz. Smoki. Czyli no zostało trzech typów. No to walimy ich na łeb, no. Ty, co to jest? Pakiet takty... Aha, to wiem, co to jest, dobra. Ile mam... Czekaj, wszystko mi się zgadza, broń, wszystko, wszystko, ta... Strefa, tutaj, kamizelka... Teraz słuchamy. Wszystko mam. I teraz taki ten. Dzień dobry wszystkim. Aha, no tak. Potrzebuję do beryla amunicji. To jest do Ace, a nie beryl. A, ten jeszcze chyba nie będzie ten. Nie używałem tej broni chyba jakoś specjalnie. Jak się węgielki daje? Nie da się tych, znaczy nie da się punktów kanału, nie da się podarować komuś. Okej, okay, czyli na S-ą, czy na S? Na S. Dobra, koniec będzie na ulicy. Skrzycy skończą na ulicy. Dobra, to się nabustujmy, wiesz? Bo jak zostało dwóch na dwóch. Dobra. Który poziom w gierce? To są poziomy jakieś? Tak, no, w konto wiesz, jak im wcześniej grasz, to taki pasek ci się przesuwa level. Rzucę smoki. Po prawej! Leży. A, leczy się apteczką? Jedziemy we dwójkę, dawaj. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Jest jeszcze za paletą. Dobra, to... Jest, kurczę. Kurde, to są Shroud to był, to on. To był Shroud, też mi się tak wydaje. To nawet był on. Co miał ciekawe. O, miał unikalny tłumik dźwięku Shrouda. Miał, a jeszcze no. Skill miał unikalny taki, nie? Przypisany do konta. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak było. A, nawet patelnią mogę rzucić. Patelnią. Rzucę patelnią, no fajnie. Nie chcę. No to wygrań to. No.